Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o parametrach życiowych konia. Sami wiecie o tym doskonale, że jeździectwo nie składa się tylko z treningów, zawodów, pięknych chwil i ładnych zdjęć, tylko też czasami nasze rumaki chorują. I naszym zadaniem jest to, żeby umieć to szybko wychwycić, żeby koniowi pomóc. Więc chciałabym poświęcić ten film na to, by Wam przedstawić, jak mierzyć temperaturę, jaki jest prawidłowy oddech i inne parametry życiowe, które pozwolą nam bardzo szybko zareagować i wezwać weterynarza. Więc zachęcam Was do oglądania. Jak możemy określić parametry życiowe konia? Mierząc mu temperaturę, oddech i tętno. Ale też jest kapilar błon śluzowych. I chciałabym Wam właśnie przedstawić te cztery możliwości, które pozwolą Wam ocenić stan zdrowia Waszego konia. Po pierwsze, temperatura waha się mniej więcej od 36 do 38,5. To jest normalna w normie temperatura u konia dozwolona, tak? Czyli koń nie ma wtedy temperatury. Jeśli zaczynamy widzieć na termometrze, że jest 39 stopni, to już wiem, że koń ma gorączkę. Wtedy musimy natychmiast dzwonić do weterynarza i przedstawić sytuację, że mój koń ma temperaturę. Jeśli jest 39,5, to też jest już sytuacja, w której musimy naprawdę podać leki i nie ma co czekać, czy temperatura spada. 40 stopni i wyżej to już jest stan krytyczny. Więc pamiętajcie o tym, że jeśli pierwszy syndrom osowiałości u konia widzicie, musimy natychmiast zmierzyć temperaturę. Drugim parametrem, który powinniśmy zmierzyć, jest tętno. Tętno możemy zmierzyć na tętnicy twarzowej, która jest po wewnętrznej stronie żuchwy, czyli pomiędzy ganaszami. Przykładamy palec wskazujący środkowy i liczymy tętno. Tutaj najlepiej liczyć do 15 sekund, 10-15 sekund i potem wynik, który wyjdzie nam do 15 sekund, jak liczymy, mnożymy przez 4. Niestety ten wynik jest często taki no, nie do końca dokładny, ale przynajmniej mamy jakiś obraz tego, co się dzieje. Ale drugim miejscem, które możemy wykorzystać do pomiaru tętna, to już musimy mieć stetoskop. Stetoskop przykładamy za łokciem po lewej stronie, tak? Stoimy po lewej stronie konia, za łokciem, na piersi, przykładamy stetoskop i liczymy bicie serca. Tutaj normalnie pomiar powinien wyglądać tak, że liczymy przez minutę. Włączamy sobie stoper i liczymy, ile jest uderzeń na minutę. Trzecim miejscem, w którym możemy zrobić pomiar, jest to tętnica śródstopia, która przebiega po tylnej części stawu pęcinowego, mniej więcej na wysokości trzeszczek pęcinowych. I tam też powinniśmy tak naprawdę mierzyć 15 sekund i po prostu dzielimy, czyli mnożymy przez 4. To już zależy od Was, czy jesteście w stanie, macie takiego konia, który stoi i możecie minutę mierzyć, czy nie. To jest po prostu kwestia już zwierzęcia, z którym mamy do czynienia. Tętno u dorosłego konia w spoczynku wynosi od 30 uderzeń do 44. Pamiętajcie o tym, że pomiar powinniśmy wykonać parokrotnie w momencie, kiedy oceniamy stan. Koń musi stać w miejscu, które jest dla niego znajome, bezpieczne i w którym nie czuje stresu. Często popełniany błąd przy właśnie mierzeniu tych parametrów życiowych konia jest tak, że ileś tam osób stoi, zaczyna się młyn, koń się zaczyna stresować. Nie dość, że się źle czuje, to jeszcze się stresuje. I wtedy ten tętno dosyć rośnie. Więc starajcie się zrobić to w spokoju, tak żeby koń nie denerwował się i pomiar poprawić. Pamiętajcie, że powyżej 60 uderzeń na minutę tętna jest to moment, w którym możemy powiedzieć, że jest on niepokojący, ale powyżej 80 uderzeń jest już alarmujący, tak? Czyli wiemy, że już jest bardzo poważna sytuacja, której nie możemy lekceważyć. Kolejnym parametrem życiowym, którym powinniśmy umieć zmierzyć, jest ilość oddechów. Oddechy różnie podają źródła, tak? Ja powiem Wam z doświadczenia. Z doświadczenia wiem, że te 8-14 oddechów na minutę jest takich standardowych. Tak naprawdę, jeśli macie swojego konia, żeby mieć 100% pewności, ile koń ma oddechów na minutę w stanie spoczynku, gdy jest zdrowy, powinniśmy mniej więcej
raz na tydzień na przykład zrobić sobie taki miesiąc, w którym raz w tygodniu mierzymy oddechy konia i zapisywać to. I wasza średnia wyjdzie wam po tym miesiącu, ile oddechów na minutę wasz koń w stanie spoczynku, w zdrowiu posiada. Więc ogólnie taka norma to jest 8-14 oddechów na minutę. Jak je sprawdzić najprościej, jak zrobić ten pomiar? Oczywiście włączamy sobie stoper. Najprostszą formą, którą ja na przykład zawsze robię, ja na przykład tak robię pomiar, przykładam rękę do nozdrzy, do jednej dziurki od nosa przykładam i liczę, ile razy ciepłe powietrze uderza o moją rękę, tak? I w ciągu minuty, jeśli łączy się oczywiście to w tej normie, no to znaczy, że jest ok. Też możemy zmierzyć, ale to już musimy mieć stetoskop. Przykładamy przed słabizną w odcinku piersiowym stetoskop i słuchamy, jak koń oddycha, tak? I wtedy też możemy liczyć tę ilość oddechów. Ale też jest trzecia forma tak jakby obserwacji, czyli po prostu patrzymy, jak brzuch rusza się, klatka piersiowa się rusza i wtedy liczymy ilość oddechów. Dla mnie najbardziej sprawdzonym i najłatwiejszym sposobem jest właśnie przyłożenie ręki do nozdrzy i liczenie, jak ciepłe powietrze konia uderzało moją rękę, to jest jeden oddech, tak? Ja tak liczę przez minutę. Jest to bardzo ważne, ponieważ przyspieszony oddech, bardzo szybki, płytki też oznacza, jest objawem, znaczy objawem, jest takim naszym wskaźnikiem na to, że naprawdę coś dzieje się, tak? Jeśli w momencie, kiedy koń nie był na treningu i nie, to nie chodzi o rozstępowanie, tylko koń stoi w boksie i zaczynają mu bardzo boki chodzić, ciężko oddycha, jest to płytki lub głęboki taki oddechy przyspieszone, oznacza to ból, gorączkę, może to być objaw kolki tak samo, więc musimy bardzo na to zwracać uwagę. I ostatni parametr, o którym chciałam wam powiedzieć, to jest kapilar błon śluzowych. Najprościej mówiąc, jak otworzymy koniowi jabłkę, to mamy błony śluzowe. I one powinny być takie śliskie, świecące, zaróżowiałe, tak? Czyli znaczy, że jest wszystko w porządku. Jeśli widzimy, że są blade jak normalnie ściana i przykładamy i pomiar właśnie kapilaru, to jest tak, że przykładamy paluszek, przyciskamy i puszczamy. I w momencie, kiedy puszczamy, on w ciągu 2 sekund powinien się znów zaróżowić. Jeśli puszczamy, a on dalej jest taki niemrawy, dalej jest biały, brzydki, dopiero po jakimś tam czasie on powraca do siebie, jest to bardzo alarmujące. Ponieważ taki objaw właśnie tego pomiaru może pokazywać nam to, że koń ma anemię, albo problemy z krążeniem, tak, albo inne problemy związane z jego zdrowiem. I to musimy tak samo, jak to zrobimy ten pomiar, musimy tak samo weterynarzowi przedstawić. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że jest przydatny wam ten film, że pomoże wam w ocenie stanu zdrowia waszego konia. Pamiętajcie, nie bagatelizujcie i nie lekceważcie najmniejszych syndromów. Tak jak już wcześniej wspomniałam, czasami jest tak, że koń wystarczy, że stoi osowiały, a on już jest w stanie krytycznym. Więc pamiętajcie o tym. Termometr jest niezbędnym elementem każdej stajni. Jeśli macie własnego konia, jednego, dwa, trzy, miejcie termometr schowany gdzieś w swojej skrzynce, ale miejcie go, posiadajcie, by móc zmierzyć temperaturę w momencie, kiedy widzicie, że zachowanie konia odbiega od jego normy. Dziękuję wam, że jesteście. Dziękuję, że oglądacie moje filmy, filmy Stajni Iskra. Ja zachęcam was do dalszego śledzenia nas na innych social media, a tymczasem żegnam się z wami. Pozdrawiam was serdecznie.